Był to zwykły dzień, kiedy Admiros i Hadesiak podróżowali w kosmosie. Nikt nie spodziewał się, że wylądują na kolejnej planecie. Elo, elo, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj ze mną Hadesiak. No cześć. Jak mi poszło? Świetnie, pozwoliłem mu. Błagał mi przez ostatnich 7 odcinków i się przygotowywał od miesiąca na to, więc... Tak, tak, pozwoliłem. Ale nawet nie wiem, czy dobrze wypadłem. Nie wiem, czy nawet dobrze wyszło. Nie no, wiesz, mogłeś zawsze... Klosy. Elo, elo! Nie. Nie, tutaj troszkę ja parodiłem z Bladiego, ale... Myślę, że całkiem mój głos jest podobny do Bladiego i wiele osób tak uważa ogólnie. Ja nie mam tak głosu zrobionego i mnie boli gardło później po tym, nie? A spróbuj tak zacisnąć gardło i powiedzieć coś w stylu elo, elo! Elo, elo! Bardziej taki skrzek taki masz bardziej. Ale to jest kolega! Ale to jest do wyćwiczenia ogólnie. Tak, to jest wszystko do wyćwiczenia. Możemy zostać Bladim oficjalnie. Nie, no dobra, chcę być Bladim i jego konto bankowe mieć. Dobra, a tak a propos kont, to polecamy G2A i na G2A znajdziecie fajne, tanie gry z kodem Hades i Admiros. Dokładnie. Admiros, no. Nie mogę znaleźć okładka na dinozaury, okej. Okay. Ja nie mogę znaleźć nic ogólnie, bo jestem... Dupą. Jestem zwiedzaczem map po prostu, nie dupą, po prostu ty jesteś dupą. Nie, no ja zdobyłem szczynnego klocka. Admirosie, chodź do tych domków. Ja sobie zwiedzam. O nie, krokodyl, gin. Przejażdżka na krokodylu. Ogólnie dzisiaj odblokowujemy sobie, moi drodzy. Co odblokowujemy, Admirosie? Odblokowujemy nowy świat, największy z największych. O nie, wysadziłem te piary, i takie, co taka cisza, tutaj. Taka w ogóle. No tak fajnie, kurde. Co ty tam gadałeś? Co ty tam gadałeś? Nie, wiesz co, bo zdobyłbym ostatni klocek, ale... Ale zgałganiłeś. Ale wysadziłem te piary. Ej, Hadesiak, znalazłem dungeon! Jest dungeon? Ale to jest ten sam, co zawsze? Tak, ten sam, co zawsze. To... Zamek. Tak, w ogóle mamy dużo rzeczy od zamku, nie? I to jest... Coś... Zbudujemy zamek. Chodź, zbudujemy swój zamek. Nie, gdzie ty polazłeś? Piramida. Ja jestem na piramidowym biomie. Aha, no bo ja jestem na bagiennym i tutaj co chwilę skrzynki mam, nie? Takie zwykłe. Nie, no w sensie tak. No w sensie biomowe. To czemu nie masz z nich klocków? No z jeden, nie, no nie zdobyłem. No nie mam farta dzisiaj. No cóż, ja otworzę zwykłą skrzynkę, nie biomową. I uwaga, będą w niej pewnie koordynaty. Ej! Złoty klucz znalazłem. Klucz? Znalazłem złoty klucz, to jest klucz do dungeonu chyba. Masz go w łapce? Mam go w łapce. Ej, czekaj, halo. Jest, ja go w dungeonie znalazłem, lol. Ej, to czekaj, idę tam. Nie ruszam się stąd, mam klucz do... Ale farcik, widzisz? Był sobie w skrzyni obok szkieletów, złoty klucz. Dobrze. A teraz, Hadesiaku, musisz mnie poprowadzić do legendarnej skrzynki. Legendarnej skrzynki? Tak, jest. Czekaj, już biorę swojego przyjaciela, żeby pojechać tam do ciebie. Ja tutaj będę sobie stał w bezpiecznym miejscu. Nie chcę zginąć, bo teraz byłby troszkę przypał. Dobra, biegnę. Mamy klucz, mamy jest. Mamy klucz w końcu. Nikt się nie odcinkach. Spodziewał. Ja się nie spodziewałem. Nikt się czekaj, nie spodziewał, że znajdziemy musisz kluczy. Musisz chwileczkę poczekać, bo mam tu skrzynkę. Dobra, to otwórz skrzynkę. Ej, to w tym wie, odcinku będzie taki złoty? MLG. Nie. Wiesz, takie... jak odblokowany nowy świat, zrobiony dungeon. Wow. Dobra. Biegnę, Admirosie. Biegnę. Biegnij, biegnij. Biegnę ile w moim stworkowi sił w nogach. Tylko, że on jest trochę za duży, dobra. Nie, ja bym ogólnie proponował, żebyś... Co to jest? Ojejku, wystraszyłem się. Żebyś znalazł tą naszą wielką skrzynię i mnie tam zaprowadził w jakiś łatwy sposób. To spoko, już szukam. Trochę jesteś tak głęboko, moim zdaniem. Nie, spoko. Boję się, że zaraz upuszczę ten klucz. Nie, to spoko, Admiros, już tam biegnę, no. Widzisz mój ja znacznik? Jestem... Tak, jesteś pode mną. O kurde. Ja jestem na górze. Łohoho, mam klucz.
Odesia! Zginąłem i wiesz, gdzie Mr. Spiłot? Nie. W domku, gdzie otwierałem skrzynkę. Lol. Ale już znalazłem tą skrzynię, nie? Tak? Teraz no, tylko mnie doprowadź tam bezpiecznie. A nie masz jej na mapie zaznaczonej mniej więcej? Nie. Aha, dlatego ten. Kurczę. No. Wiesz, jestem ci potrzebny. Nie, to ja jestem ci potrzebny, bo bez mnie nie otworzysz skrzynki. Nie no, zabiję cię po prostu. Ja nawet nie próbuję nic innego wybrać, nawet nie próbuję uderzyć. Czekaj, muszę zespić sobie znów przyjaciela, bo spaliłem go. No nie. Kurde, jak ja szybko przyjaciół tracę, nie? To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Takie, hej, nie jesteś mi już potrzebny, spalę cię. Nie. No, jestem widzisz nad mnie? Tobą. Dobrze. Jestem nad tobą. To czekaj. Dobra, widzę dziurkę. Już nie musisz robić. Jest tam bezpiecznie na dole? No. No, jasne, jak to jest lawa. Jakieś inne przejście chyba znaleźć. Gdzie jesteś? Chodź, Admirosie. Auć. Chodź, jestem tutaj. Nie możesz się zważywić. Uwaga! Otwieram! Otwieram wielką skrzynię! I uwaga, co tam będzie? Aha. Megazuka! No nie wiem, co mam powiedzieć. Ja też nie wiem, no megazuka, no po prostu. Aha, tak. Tak spodziewałem się czegoś lepszego. Taki, że ej, będzie coś fajnego, na pewno, nie? No na pewno. Takie. Okej. Okay. Takie hej, jednak nie. Nie, dobra, nie bardzo. Trzeba wyjść. A wyjść z tego, nie wiem, strzel może czy coś? Strzelałem z tego już. Tak? Robi wielkie dziury, takie jak bazuka, tylko że o dwa razy większe. To tak. Nawet okej. Okay. No, przyda się na pewno. Ogólnie jeśli przyjdziesz do mnie, to ja tutaj kopię dziurę, nie? No idę w twoim kierunku. Ojej! Wykopuję się na powierzchni. Ja wykopuję się coraz głębiej w dół. Tak jest, wykopałem się. To wracam na bagna. No to wracaj na bagna. Albo nie, bo tu jest piramida. W piramidzie może być skrzynka. Nie, tu nie ma skrzynki, ale w dupie Feniksa jest. Sfinksa, Boże. Wielbłąd tutaj ten. Czas się wykopać troszkę. O, halo. No nie, no i znów się złapał upośledzeniec tego, no. Megazuka. Dobra, czas się stąd wydostać. Mirosie, małe dziurki? Dwa razy większe? No. To jest milion razy większe, halo. A oj tam, może troszeczkę. Może, ale tylko troszeczkę, nie? No to dla mnie to szału nie robi. Podoba mi się. O nie, zostawcie ją! Czy ona ma klocek jakiś przy sobie? Nie ma. Nie ma, a, nie może cię bić. Sakura, o! No nieźle. To jest fajne już. O, widzę jakiś domek. Ja też widzę, to mój domek. Tak? Tak. Jak go rozwalisz, to rozwalisz w nim skrzynkę. Nie, no tak to nie działa. Uwaga, otwieram! W tym jak ty byś otworzył, to pewnie byśmy dostali klocek, a tak to dostaniemy... trefa ze złomowanych aut? Dobrze widziałem? Tak. Admirosie, jak okay. Mam twój domek? Jaki domek? O czym ty mówisz? Nigdy nie miałem żadnego domku. Jak tam domek? No, nie ma. Był i nie ma. Był i nie ma, mówisz. No. Wiesz co, może weźmy się na pustynię i chyba, że ona jest taka mała, to już jej nie ma, to nieważne. Bagienny krzew. No, tak chodzę sobie i troszkę jeden klocek. No wiem, a dlatego odblokowuję jeszcze inne rzeczy, póki możemy. Jeden klocek, no to nie jest dużo. Najwyraźniej to za dużo. No dobra, idę na pustynię. O, coś tu jest. O, ziutek. Mam tak! Dobra, mam klocek. Masz? Będę miał go. Gdzie jest słoń? Dobra, słoń. Szybko aparat. Weź zrób tego. Mu zdjęcie. Którego? Do tego tu się zbugował ten wiesz. No chodź tu. A,
Okej, okay, może... Mam go! Może najpierw z nim pogadam. To jest dobra opcja, żeby najpierw z nim pogadać. I potem dopiero zrobić questa. A później robić zdjęcia. Musisz zrobić jemu i słoniem jednocześnie, wiesz? Serio? Tak, oni muszą dojść na jednym kadrze. Ale lipa. Dasz dobra. Radę, stoją obok siebie. A słoń chce wody. Sorry, słoniu. Czyżby to był ostatni klocek? A, muzyka się taka włączyła. No i mamy ostatni klocek. I teraz będzie elektor gadał, nie? O Jezu, liczenie klocków. Tego jest coraz więcej, to jest zło. No. Boom. 11. Budowniczy ekspert. Wow. No i co? Lecimy do rakiety. Lecimy do rakiety. No, dopiero co mówiłem, że to za chwilę. A to już teraz. To już jutro. Ogromne światy są dostępne. Potrzebujesz tylko ostatniego ulepszenia rakiety, więc ruszaj na poszukiwanie złotych klocków i zobacz, dokąd cię ona zabierze. A, i tytuł architekta jest niedaleko. No nieźle. Architekt ogarnia to jest, jak się zdobędzie 100 klocków, nie? Tam chyba obok rakiety był zielony typek, nie? I... no. Mhm. Wypuść... O. Ej, czemu wszedłem do helikopterka? Rozumiem, że... aha, czyli 40 tysięcy tych. Ej, tu jest babka ze złotym klockiem, za obok rakiety. No, się tam widziałem, że coś jest, nie? Może spróbuję uratować, strzelając do niej z bazuki. Ła, bandyci. Tej bazuki? No dobra, mogę lecieć, czy... Poczekaj, spróbuję uratować. To jeszcze 20 złotych klocków nam zostało. Zabili mnie. Okej, okay, to lecę. Nie, nie. Jak cię zabili, to o. Też się zniknął, wiesz? Ale ja go nie wziąłem nawet. Aha. Znaczy się go nie bierze, po prostu jakby to... No, ale ona dalej tam stoi z klockiem. Już nie. O, okej. Okay. No to nieźle. Już nie stoi. Już nie. Już nie. I co, wybrałeś nowy wielki świat teraz? Wielki świat. Największy wow. Świat jaki mamy. Ogromny świat. Ogromny świat. Największy. Za to 1500 łapek w górę. Admirosa 1000. Tak, u mnie jak będzie 500 to będę szczęśliwy, bo ostatnio robicie coraz mniej. No nie, znaczy nie wiesz. Nawet... jak ostatnio. Wiem. Bo mówię ostatnio w sensie... No tak wiem, odcinek, ale się śmieję, nie? Tak wiesz. To jest... czwarty czy piąty? Już się pogubiłem. W sensie no mało, więc obstawiam, że kolejne będą robiły coraz mniej łapek. Nie, moi drodzy, robimy coraz więcej. To jest w ogóle wykonalne, coraz więcej łapek. Mhm. Okej, okay, jesteśmy na... I spadam. ...ogromnym świecie. To jest ten ogromny świat? No rozejrzyjmy tak. Się troszkę. Tutaj zombie mi gonią, nie? Bang. O, złoty klocek. Admiosie, mam problem egzystencjonalny. Strzel we mnie wielką bazuką. Czemu? Bo właśnie ten złoty klocek jest związany z tym... z nimi właśnie. Mogę ich zastrzelić po prostu? No zastrzel, no. Strzelaj, śmiało. Nie, łuki nic nie robi. Gdzie jest moja megazuka? Szybko, Admirosie. Już, spokojnie. Szybko. Dobra, nie wyjdą. Wychodzą stąd. Halo, masz się zabić. Niech się nie da zabić. Nie, nie idź tam. Dobra, zepsułem questa. XD. To nie jest zły hadesiak, psujka XD. Questów. Ej, jest tu jeden loch, nie? I dwa miasta. O, nawet loch się odblokował, nie? Ciekawe, czy to jest ten sam, co wszystkie inne. Ten sam. Ten sam. O, stodoła, a w stodole co mamy? Skrzynkę! Tak? Ale nie biomową. Zwykłą. Zwykła znaczy, skrzynka. Wiesz, to może być ciężko tu z biomowymi, ale... No dobra, zobaczmy, czy kapelusz. Są nowe biomy, nie? No, nowe biomy miały być, nie? To...
Może to jest nowy biom właśnie taki pola. Jak wejdziesz na nowy biom, to dostaniesz informację o tym, aha, nie? No to w trzeba eksplorować. O Boże, zombie, tu jest za dużo zombie. Dlatego poszedłem stamtąd. Nie można nic zrespić w spokoju. Coś ale. O, jest tu ta fajna pustynia. Czemu fajna? Ponieważ skrzynki są na górze ten, na górach postawione. I niektóre, i ona jest bardzo fajna dlatego. 20 złotych klocków nam brakuje i seczka w ten. Okej, okay, to brzmi ciekawie, powiem ci, bo... No. Wyłączyłem coś i nie wiem co, lol. To lepiej to włącz. No nie. Dobra, poszukam tu tą pustynię, nie? I za skrzynkami. Znowu coś popsułeś. Znowu coś popsułem. Nie, w sensie... mamy trzy z pustyni jakby, nie? Trzy koordynaty. Mhm. Zaraz znajdziemy kolejny. Patrz na to. Co znalazłem? Aha, ruiny wieży. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie kolejny koordynat. W sumie nie zwracaliśmy uwagi, nie? Skąd i jak i po co. Znalazłem widzę. I kolejna skrzynia. Razem widły, fajnie. Co to jest? Rzutnia cukierek. Rzutnia cukierków, co? Zadam cukierkami. Nice. Jup. O, mam questa na złoty klocek jakiś do zrobienia, zaraz. Nawet nie byliśmy na Dzikim Zachodzie. No, zgadza się. A to jest fajna mapka. Bad. Dokopałem się do lawy. Znaczy, doszedłem do lawy. Sorki, ziomuś, nie pomogę ci, bo nie mam krów. Kurde, serio, niektóre questy ciężko jest tu wykonać, nie? Bo musisz wcześniej jakby odblokować te zwierzęta poprzez questa na nich. No. I tak... Nikt nie mówił, że będzie lekko. No nikt, masz rację. Czemu mi bierze nie ten, co ja chcę? Ale muzyka z tej pustyni mi się bardzo podoba, nie? Jest świetna. Mhm. Jest taka... Zgadzam się. Boże, jakiej pustyni? Z westernu w sumie, bo to jest taki westernowy raczej świat. No to też pustynia. Bank klocków. Okej. Okay. Takie... Nie wiem, co powiedzieć. Powiem okej. Okej. Okejka. Okejka, no tak, masz rację, to jest taka pustynia, ale nie taka pustynia pustynna, nie? Pustynia pustynna, Boże, co? Nie wiem, co ty gadasz, chyba jesteś, nie wiem. Chyba jestem pijany. Soczku chyba się napiłeś, za dużo. Halo, złoty klocku, nie spadaj, spadł mi na samą dół przepaści, nie? Dobra. Co? Dostałem... Zdobyłeś klocka teraz? Ja. Ta. Ja dostałem jakiś kryształ, nie wiadomo za co, w ręku mi się pojawił, jak wchodziłem na górę. Aha. Pomarańczowy kryształ, okej. Okay. Ach, te widoki piękne tutaj, no. Jestem na zimowym biomie, jest fajnie. Świąteczny cukier, ale patrz, już nie dropią mi aż tak bardzo te klocki, nie? No. Zaczyna mnie to martwić. Witamy za 20 odcinków, skończymy. Bo skoro mi w ogóle nie dropią, a tobie tak średnio, no to wiesz. Wow, sterta samochodów. Wow. Kop, 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 kop. No i nic nie znalazłem. Nie, no latam po tej pustyni, nie? Z nadzieją, wielką nadzieją na sukces. Ciekawe, czy są soundtracki tego. Nie wiem. Zaintrygowało mnie to. A co, będziesz chciał sobie pobrać tą piosenkę? Czemu nie? Pisz sobie w YouTube. To LEGO są Wars dobre ten, to są, te, to są dobre, wiesz. Dobra, dwie skrzynki obok siebie, tu w ogóle są spoko. A, tu jest skrzyneczka. Dobra, dwie skrzynki. Koordynat, ostatni koordynat, proszę, błagam. Nie, to nie będzie ostatni. Fajnie. Fajnie. Mówiłem ci, że nie znajdziemy ostatniego koordynata. Znajdziemy.
Mamy za dużo ich teraz. Rozpoczętych. No nie, przestańcie. No nie. Może ja znajdę koordynat, uwaga. Nie, klocek. Płytka. Dobra, przynajmniej jest plecak odrzutowy. To jest już fajne. O, tutaj mamy skrzyneczkę kolejną. Ej, tutaj dużo skrzynek jest nawet. Dobra, widzę dwie, dużo skrzynek, nie? Co to jest? Wulkaniczny zamek. Helikopterek jakiś. No bez kitu, tu jest, no... Strasznie dużo jest takiego kontentu do znalezienia. No i ciągle to odblokowujemy i końca tak, nie widać. Coraz więcej. Wow, Gidę znalazłem. Fajnie. Znaczy włócznie nawet bym powiedział. A ja kopię w dół po skrzyneczkę kolejną. Dobrze. Szanuję. To są gniazda. Koordynat. A nie. Laboratorium polowe. No się gdzie to jest tak dużo strasznie. Jestem ciekaw ile jest tutaj rzeczy do odblokowania, nie? Ogólnie skończymy serię, jak odblokujemy wszystko. Nie! Halo, nie zgadzam się. Chyba, że będzie 5000 łapek pod tym filmikiem. Albo i nie. Cofam to, co powiedziałem. Kurde, fajnie, znalazłem kolejny koordynat, ale na innym biomie. To idealnie. Kolejny do kolekcji. Kolejny poszukiwania koordynatów rozpoczęte. Więcej. No. Chodź tu skrzyneczko. Wiesz, no tak sobie latam, w sumie spoko, nie? Przyjemnie jest, ale... Lornetka, no serio, jeszcze kolejna rzecz. No, nice. Orle gniazda. Nie. I wyżej. Jakieś samochody tu spadają, nie? Cuda nie widzę. Nie wiem, no ja nie mogę znaleźć żadnych klocków. To jest to chyba polecę gdzieś. To jest takie, że niby hej, nowe biomy i co? Jeden biom był chyba, nie? No właśnie. Czy nawet nie, nie było chyba. Nie no, coś było. Było? Nie, mam taką... Chyba, chociaż czekaj, nie. Nie, chyba nie było. No to musimy polecieć dalej, dobra? Ja lecę na koniec świata. Na koniec świata i jeszcze dalej. Idę poszukać nowych biomów. Wiesz co, to nie, no to bo to też otwarta zależy bardzo, nie? O, jabłka znalazłem. Wiesz, mam teraz spadki FPS-ów, bo odkrywam nowe światy. Tak, ja tak samo mam, więc wiesz. Ej, znalazłem miasto. Tak? Tak. Wow! Masz spadki FPS-ów? Mam 5 FPS-ów. Tak, bo odkryłem miasto. Nie mam FPS-ów. Moje FPS-y nie istnieją, to jest tylko legenda. Ojej. Tak, bo się doczytuje to wszystko. A te miasta jest opustoszałe, tu nie ma ludzi. Serio? No. Czekaj, zaraz przylecę do ciebie i zakończymy tam odcinek. Tak proponuję. Dobra. Pyt. O nie, są ludzie, tylko się nie doczytali. Serio? No. Lecę najlepszym pojazdem, jaki może być. Słyszałeś kiedyś o jedźmie? Nie. Więc jedźma, Admirosie. Jedźmie. Mam cię jechać? Hadeś jak ty słabiaku, ale cię pojedziałem. Pojechałem. Nie, bo jak był jesio, no nie, to jest jeszcze jedźma. No. Jedźma, okej. Okay. No czekam na ciebie tutaj, helikopterku, ale no. Jaki helikopterku? Ja helikopterkiem sobie latam. Aaaa. No mówię w helikopter. Ja helikopterku słyszałem takie, o co ci chodzi? Jedźmy to są ogólnie starożytny gatunek Yeti, którzy bawili się magią. Nie wiem, czy słyszałeś o takich? Nie. No to... To dobrze, ja też nie. Dobra. Zaraz taką użyjesz. Ziu. Daleko... Zmiosie, ty to daleko uciekasz. Kurde, tu są skrzynki dookoła. Zostawcie ją. Ja je pomijam. Dwie skrzynki do tworzenia minąłem.
Będzie trzeba nadrobić je kiedyś, nie? Mhm. Ogólnie mam tutaj klocek do zdobycia. Tak? To znaczy nie mogę z nią pogadać. Tak, czasami te postacie są upośledzone i się nie da i tak... Ona sobie stoi, boi się, zabiłem tych bandytów i nie mogę z nią pogadać. To jest fajny, fajnie to wygląda w sumie. Taka góra wielka, nie? Bez sensu. Ale to trzeba przyznać, że jak już są ładne biomy, to naprawdę fajnie się generują. Zgadza się. Aha, fioletowy znacznik to chyba miasto jest. Mam takie wrażenie. Okej. Uj, duże jest to miasto. No, jest całkiem przyzwoite. Ała. Co to jest? Pokaż. To jest miotła latająca. Lol, po prostu zwykła miotła. Myślałem, że na wiedźmie jechałeś. Nie. XD. Ej, ale to jest jakiś ratusz, nie? I w ogóle... No, jest ratusz, jest w ogóle, wiesz, uliczki masz, wszystko. Wiesz, teoretycznie to i my możemy własne miasto zbudować, nie? Ale z gotowych do domów, patrz, klocków. Ups, uderzyłem się. Patrz, z gotowych budowli, tak? O, to no tak, chodzi. Czekaj. No to da się w sumie. Na przykład możecie nam dać znać, czy chcecie, żebyśmy co zrobili? Ja już wam mówię, co żebyśmy zrobili. Własne miasto? Na przykład swój zamek. Wow. To było fajne. Patrz, widzisz? Nigdy zablokowałem przejazd. A ta gra ma w ogóle workshopa? Ciekawe. Nie chyba. Nie ma, szkoda, bo własne budowle widzów mogli to mogliby byłoby tworzyć. Ciekawe, nie? Ale dobrze, no. Moi drodzy, nie będziemy was tu trzymali. Admirosie, powiedz coś miłego naszym widzom na koniec. Mówię coś miłego naszym widzom na koniec. Miłego. Miłego? Tak. Powiedziałem coś miłego. Ukradłem samochód. Ja też. GTA w Lego. No więc dobra, słuchajcie, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę i cześć. I cześć. Elo, na razie.